Zespół szkół mechanicznych to szkoła o długiej i bogatej tradycji. W miejscu dzisiejszej szkoły technicznej mieściła się już 340 lat temu najstarsza opolska szkoła, Kolegium Jezuickie. Przez niemal 3,5 wieku zmieniały się nazwy i typy szkół położonych na opolskiej górce, jak potocznie nazywane jest wzgórze, gdzie niegdyś mieścił się piastowski górny zamek, którego fragment murów i baszta zachowały się do dziś i w której murach po dziś dzień szkoła funkcjonuje. W miejsce istniejących tu przez niemal 3 stulecia szkół zaraz po wojnie powołana została szkoła techniczna, która do dziś znana jest szeroko w Opolu i na Opolszczyźnie jako zespół szkół mechanicznych. To szkoła o najdłuższej w Opolu historii, z której wywodzą się wszystkie inne szkoły stolicy województwa. Współczesny zespół szkół mechanicznych to dynamiczna, nowoczesna, średnia szkoła techniczna oferująca kształcenie w technikum oraz zasadniczej szkole zawodowej. W technikum kształcimy w 4 zawodach. Zasadnicza szkoła zawodowa przygotowuje uczniów w 4 różnych, atrakcyjnych zawodach. Oto krótki przegląd nauczanych w naszej szkole zawodów. Technik mechanik to zawód o bardzo długiej historii i z wielkimi tradycjami w naszej szkole. Pomimo upływu lat zawód wciąż atrakcyjny i wciąż znajdujący zapotrzebowanie na rynku pracy. Technik mechanik zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem, montażem, eksploatowaniem, budową i konserwacją różnorodnych mechanizmów, maszyn oraz urządzeń przemysłowych, a także organizowaniem procesów produkcyjnych. Maszyny i urządzenia są obecne w każdej dziedzinie przemysłu, w każdym zakładzie, w każdej branży, stąd też i możliwości zatrudnienia technika mechanika są niemal nieograniczone. Może podejmować pracę w przemyśle maszynowym, w transporcie, budownictwie, usługach. Mechanicy zajmują się obsługą oraz organizowaniem procesu eksploatacji maszyn, przeprowadzaniem ich napraw i remontów, kontrolą techniczną, montażem urządzeń, projektowaniem i badaniem maszyn oraz urządzeń. Tak szeroki zakres działań wymaga od technika mechanika dobrego przygotowania, nie tylko z takich dziedzin jak budowa maszyn, wytrzymałość materiałów czy mechanika, ale także znajomości nowoczesnych technologii wytwarzania, komputerowego wspomagania projektowania, czy też obsługi numerycznie sterowanych obrabiarek. Duża różnorodność zadań zawodowych sprawia, że to najbardziej uniwersalny z nauczanych u nas zawodów o ogromnym potencjale i szerokich perspektywach zatrudnienia. Nauka trwa 4 lata, w czasie których zdobędziesz kwalifikacje w zakresie wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń oraz narzędzi, co zostanie udokumentowane egzaminem potwierdzającym. Jeśli interesujesz się techniką, a w szczególności mechaniką, lubisz naprawiać rozmaite urządzenia, chcesz wiedzieć jak działają, jak je uruchomić, czy też usunąć usterkę, być może to propozycja warta zastanowienia. Technik mechatronik. Mechatronika to ostatnio bardzo dynamicznie i prężnie rozwijający się dział nauki i techniki. Niezwykle gwałtowny rozwój elektroniki sprawił, że czasy urządzeń, maszyn czy pojazdów czysto mechanicznych minęły bezpowrotnie. Dziś w przemyśle, w transporcie, a nawet w gospodarstwie domowym dominują urządzenia, w których elektronika, automatyka, mechanika, robotyka oraz informatyka splatają się w jedno. Wszystkie współczesne urządzenia i maszyny, począwszy od zwykłych kserokopiarek, a kończąc na zaawansowanych robotach przemysłowych czy medycznych, to właśnie domena mechatroniki. Mechatronik takie urządzenia projektuje, potrafi je naprawiać i serwisować, diagnozuje usterki, montuje i demontuje systemy automatyki przemysłowej, obsługuje systemy transmisji danych. Jeśli wybierzesz zawód technika mechatronika, możesz liczyć na zatrudnienie w zakładach przemysłu elektromaszynowego związanych z produkcją układów mechatronicznych dla potrzeb motoryzacji, przemysłu obrabiarek, lotnictwa czy wyrobów gospodarstwa domowego. Po tym kierunku można też znaleźć pracę w placówkach służby zdrowia, wykorzystujących zaawansowane urządzenia i aparaturę diagnostyczną na stacjach serwisowych oraz diagnostycznych, w instytucjach naukowo-badawczych projektujących urządzenia mechatroniczne, czy też w placówkach zajmujących się naprawą oraz obsługą urządzeń mechatronicznych lub maszyn wykorzystujących najnowsze technologie.
Nauka trwa 4 lata, w trakcie których uzyskasz kwalifikacje w zakresie montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacji tych urządzeń oraz projektowania i programowania systemów mechatronicznych, a nabycie każdej z tych kwalifikacji zostanie uznane egzaminem potwierdzającym. Technik pojazdów samochodowych. Ogromny rozwój motoryzacji sprawił, że rośnie stale zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców z dziedziny techniki samochodowej. Nasza szkoła ma na tym polu długie i bogate tradycje, a technik pojazdów samochodowych to jedna z naszych głównych specjalności. Wieloletnia współpraca z firmami branży motoryzacyjnej, długie doświadczenie, doskonała kadra i znakomita baza dydaktyczna. Wszystko to razem daje gwarancję odpowiedniego przygotowania absolwentów do przyszłego zawodu technika pojazdów. Jeśli wybierzesz ten kierunek, oprócz przedmiotów ogólnych, będziesz miał tu zajęcia z budowy pojazdów samochodowych. Ciekawe lekcje przy samochodach czekają Cię w pracowni diagnostyki samochodowej. Nauczysz się też, jak prowadzone są usługi związane ze sprzedażą i obrotem samochodami. Zdobędziesz wiadomości przydatne, jeśli sam kiedyś będziesz chciał otworzyć własny warsztat mechaniki pojazdowej. Zajęcia praktyczne, pozwalające na zdobycie cennego doświadczenia, realizowane są w dobrze wyposażonych, profesjonalnych serwisach samochodowych. Technik pojazdów samochodowych nie zajmuje się wyłącznie naprawą samochodów. Dokonuje też oceny stanu technicznego pojazdów, organizuje obsługę samochodów, kontroluje jakość napraw. Może także prowadzić czynności związane z ubezpieczaniem samochodów, ich sprzedażą, a także handlem samochodowymi akcesoriami, częściami i materiałami eksploatacyjnymi. Po tym kierunku możesz znaleźć pracę na stacji obsługi pojazdów, w zakładzie produkującym lub naprawiającym pojazdy, w fabryce części samochodowych, w salonie sprzedaży samochodów. Techników pojazdów zatrudniają też wszystkie firmy zajmujące się obrotem samochodami i ich podzespołami, przedsiębiorstwa transportowe i firmy dysponujące własnym taborem, a także instytucje zajmujące się ubezpieczeniami komunikacyjnymi i doradztwem technicznym z zakresu transportu drogowego. W trakcie trwającej 4 lata nauki uzyskasz kwalifikacje w zakresie diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów, diagnozowania i naprawy układów elektronicznych w samochodach oraz organizacji i nadzoru obsługi pojazdów samochodowych. Uzyskanie każdej z tych kwalifikacji zostanie potwierdzone egzaminem. Technik spedytor. Jeśli interesujesz się zagadnieniami związanymi z transportem i obrotem ładunkami, to zawód spedytora jest właśnie dla Ciebie. Spedycja to dział gospodarki związany z organizowaniem przesyłek towarowych i wykonywaniem przewozów. Rozwój gospodarki, rosnący import i eksport towarów, coraz szersze kontakty handlowe ze światem, dynamiczny rozwój handlu internetowego – wszystko to powoduje, że branża spedycyjna zdobywa coraz większą popularność. Niemal wszystkie liczące się dziś na rynku firmy zatrudniają profesjonalnych spedytorów, którzy dbają o sprawne i terminowe dostarczenie towarów. Poznasz więc zasady i charakter pracy spedytora, dowiesz się wielu ciekawych rzeczy o funkcjonowaniu rynku przewozów samochodowych, kolejowych, lotniczych i morskich. Nauczysz się posługiwać dokumentacją obowiązującą w spedycji, poznasz też wiele zagadnień z dziedziny logistyki, marketingu, ubezpieczeń i zasad zarządzania firmą. Dowiesz się, jak kompleksowo i profesjonalnie organizować transport towarów, zarówno na terenie kraju, jak i za granicę. Nauczysz się, jak fachowo i rzetelnie zorganizować odprawy celne ładunków, jak wykorzystać w pracy najnowsze technologie przewozowe. Nauczysz się także posługiwać specjalistycznym językiem obcym, co pozwoli Ci na prowadzenie rozmów z klientami i kontrahentami zagranicznymi. Technik spedytor to zawód z obszaru administracyjno-usługowego, a biurowy charakter pracy wykonujących go osób sprawia, że mogą się go uczyć z równym powodzeniem chłopcy, jak i dziewczęta. Po tym atrakcyjnym i wciąż rozwijającym się kierunku możesz znaleźć zatrudnienie w firmach transportowo-przewozowych, przedsiębiorstwach spedycji krajowej i zagranicznej, firmach kurierskich i wielu zakładach przemysłowych rozmaitych branż. Zatrudnienie znajdziesz też w usługach i handlu, bo i tam podstawą jest obrót ładunkami.
Efektem trwającego 4 lata kształcenia jest uzyskanie w trakcie nauki kwalifikacji w zakresie organizacji i nadzoru transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów, a ich nabycie zostanie udokumentowane egzaminem potwierdzającym. Mechanik pojazdów samochodowych. Ogromna i stale rosnąca ilość samochodów na naszych drogach to znak, że dla mechaników samochodowych pracy zapewne nie zabraknie. Mechanik pojazdu wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze, diagnozuje i sprawdza stan techniczny pojazdu, ustala przyczyny jego niesprawności i usuwa wykryte usterki oraz uszkodzenia. Jeśli lubisz samochody, a bardziej niż teoria, interesuje Cię praktyczny kontakt z pojazdem i możliwość dokonywania w nim regulacji, napraw, konserwacji, być może to właśnie najlepszy wybór dla Ciebie. Nauka w tym zawodzie trwa 3 lata, w czasie których uczeń uzyskuje kwalifikacje w zakresie diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, a ich nabycie zostaje uwieńczone egzaminem potwierdzającym. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w specjalistycznych zakładach rzemieślniczych, jak również w zakładach naprawy i obsługi pojazdów oraz w autoryzowanych stacjach obsługi samochodów. Mając kwalifikacje mechanika pojazdów samochodowych, możesz znaleźć pracę w zakładach zajmujących się naprawą pojazdów, warsztatach mechaniki pojazdowej, autoryzowanych stacjach obsługi czy też specjalistycznych serwisach samochodowych zajmujących się naprawą ogumienia, klimatyzacji czy geometrią zawieszenia. Najlepsi fachowcy po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia i zdobyciu koniecznych kwalifikacji prowadzą własne warsztaty mechaniki pojazdowej. Elektromechanik samochodowy. Współczesny samochód coraz bardziej naszpikowany jest urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi, wskutek czego coraz częściej w razie awarii trzeba pomocy nie tyle mechanika, co elektromechanika samochodowego. Zajmuje się on obsługą i naprawą układów elektrycznych w pojeździe, począwszy od tych podstawowych jak oświetlenie czy instalacja zapłonowa silnika, po coraz bardziej zaawansowane, takie jak układy sterowania silnikiem, systemy klimatyzacji, nagłośnienia wnętrza, układy związane z bezpieczeństwem jazdy czy komfortem pasażerów. Elektromechanik samochodowy może podjąć pracę w warsztacie samochodowym, autoryzowanej stacji obsługi, fabryce podzespołów samochodowych czy w zakładzie eksploatującym pojazdy. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji, przyszły absolwent może też myśleć o otwarciu własnego zakładu naprawy pojazdów. Nauka trwa 3 lata, w trakcie których uczeń zdobywa kwalifikacje do obsługi układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, a ich uzyskanie poświadczone jest egzaminem. Praktyki zawodowe odbywają się w specjalistycznych warsztatach rzemieślniczych, zakładach usługowo-naprawczych lub w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów. Mechanik, monter maszyn i urządzeń to jeden z najbardziej wszechstronnych i uniwersalnych zawodów mechanicznych, dający szerokie możliwości na rynku pracy. W naszej szkole istnieje także możliwość kształcenia monterów spawaczy. To specjalność szczególnie pożądana obecnie na rynku pracy, dająca gwarancję zatrudnienia i korzystnych zarobków. Podejmując naukę w tym zawodzie, nauczysz się metod obróbki ręcznej i mechanicznej, zasad wykonywania montażu i demontażu maszyn i urządzeń, technik łączenia metali, a zwłaszcza technologii spawania, metod wytwarzania stosowanych w przemyśle, zasad konserwacji, naprawy, obsługi oraz instalowania i uruchamiania różnorodnych urządzeń oraz maszyn. Praktykę zawodową uczniowie realizują w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. Nauka w tym zawodzie trwa 3 lata. W ich trakcie nabędziesz kwalifikacje do montażu i obsługi maszyn i urządzeń, co zostanie potwierdzone egzaminem. Jeśli kiedy zepsuje się jakieś domowe urządzenie, nie czekasz na wezwanie fachowca, ale sam bierzesz wkrętak do ręki, jeśli wokoło uważają cię za przysłowiową złotą rączkę, lubisz majsterkować i reperować rozmaite maszyny, to być może właśnie mechanik monter jest najlepszym wyborem dla ciebie. Monter mechatronik.
Monter mechatronik jest specjalistą, którego zadania zawodowe polegają na montowaniu, uruchamianiu, konserwacji, użytkowaniu i naprawie urządzeń mechatronicznych, a więc mechanizmów będących połączeniem podzespołów elektronicznych, mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych powiązanych siecią informatyczną. W pracy montera mechatronika splatają się różne współcześnie rozwijane dziedziny techniki: robotyka, automatyka, informatyka, technika mikroprocesorowa, cybernetyka, hydraulika i pneumatyka. Ten nowoczesny zawód pozwala znaleźć zatrudnienie w rozmaitych branżach i firmach, zarówno w małych zakładach usługowych, na przykład zajmujących się naprawą urządzeń biurowych, jak i w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych wielu gałęzi przemysłu. W nowoczesnych zakładach coraz mniejsza część zadań wymaga wysiłku fizycznego i ręcznej pracy wytwórców. Coraz więcej natomiast wykonują rozmaite maszyny, urządzenia, automaty i roboty, a one z kolei wymagają fachowego dozoru i obsługi, co jest właśnie zadaniem montera mechatronika. Mając taki zawód, możesz pracować jako operator maszyn manipulacyjnych, diagnosta bądź serwisant urządzeń i maszyn mechatronicznych. Nauka trwa 3 lata, w trakcie których uczeń uzyskuje kwalifikacje do montażu urządzeń mechatronicznych oraz użytkowania systemów mechatronicznych, co potwierdzone jest egzaminem. Praktykę uczniowie odbywają w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. Według prognoz specjalistów zajmujących się badaniem rynku pracy, mechatronicy stanowią grupę zawodów przyszłości. Jeśli więc stawiasz na przyszłość, postaw na mechatronikę. W nowym roku szkolnym uczniowie szkoły zasadniczej oraz technikum uczyć się będą zawodu już według nowych, zreformowanych zasad kształcenia zawodowego. Główna zmiana polegać będzie na tym, iż uzyskane w trakcie nauki wiadomości i umiejętności będą podzielone na 2 obszary. Pierwszy z nich jest wspólny dla całej grupy zawodów z określonej branży, drugi zaś będzie ściśle związany z nauczanym, konkretnym, wybranym zawodem. Efekty kształcenia w każdym zawodzie zaprocentują uzyskaniem w trakcie nauki określonych kwalifikacji zawodowych. System egzaminów potwierdzających te kwalifikacje będzie umożliwiał oddzielne potwierdzenie każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji. Tak więc egzaminy uczeń będzie zdawał nie po ukończeniu szkoły, lecz po zakończeniu zrealizowaniu materiału z przedmiotów objętych określoną kwalifikacją. System ten pozwoli uczniowi, w razie potrzeby, na łatwe przekwalifikowanie się i wyuczenie nowego zawodu poprzez uzupełnienie kwalifikacji niezbędnych w nowym, wybranym zawodzie. Wybierając naszą szkołę, wybierasz najwyższy w Opolu poziom kształcenia technicznego w szeroko pojętej branży mechanicznej. Wyniki egzaminów maturalnych, a także egzaminów zawodowych zdawanych przez uczniów technikum oraz szkoły zasadniczej stawiają nas na pierwszym miejscu pośród opolskich szkół technicznych i są zdecydowanie lepsze niż w większości szkół technicznych w kraju. W zespole szkół mechanicznych czeka na Ciebie znakomicie przygotowana kadra, dobra baza dydaktyczna i w pełni wyposażone pracownie, przyjazna i niepowtarzalna atmosfera, kółka zainteresowań i mnóstwo propozycji ciekawych zajęć dodatkowych. U nas nie będziesz się nudził, a przy okazji zdobędziesz coś, co liczy się obecnie najbardziej – atrakcyjny zawód. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, pamiętaj, że dziś dobry wybór szkoły oznacza przede wszystkim wybór takiej szkoły, po której znajdziesz pracę. A pracodawcy, firmy, przedsiębiorstwa i zakłady są obecnie zainteresowane fachowcami, osobami przygotowanymi do konkretnych zadań i legitymującymi się technicznym wykształceniem, wysokimi kwalifikacjami oraz pożądanym na rynku zawodem. Jeśli więc technika nie jest Ci obca i chcesz podjąć dobrą, odpowiedzialną decyzję, czekamy na Ciebie.